O tak, bo przecież kamienie świetnie działają na bandę nieumarłych. Normalnie zapatrzył się na niego, spojrzał. O kurwa, kamień, nigdy nie widziałem kamienia tak długo, jak nie żyje. O, trzeba się zatrzymać i pokontemplować. Hej, hej, Marek, zobacz kamień. Jebany kamień. XXI wiek, bitch. No, znowu jakiś facet miał dobrą imprezkę. Jebnął się na skalę, na środku rzeki. Pewnie jeszcze z brywarkiem. I to jest właśnie porządne męskie życie. Wow, normalnie żeś próbowała. No, za drugim razem chociaż wyprostowała ręce. Normalnie ekspan staje w wyprostowywaniu rank, kiedy się czegoś chcesz schwytać. Brawo. Zajęło jej to tylko 16 miesięcy. Czy to jest wielka strzała? Byłoby fajnie. Może to nie jest strzała, ale może być. Z drugiej strony chciałbym zobaczyć łuk, który by wystrzelił coś takiego. Na przykład gacie twojej starej. To twoja córka. Kurwa mać. Gra pełnych ekscytujących zbliżeń na drzewa. Więcej drzew. Jebanych kamieni. Wow, przygodówka jest konar. Z dziurą. W innych grach nie ma konarów z dziurami. A ten ma, no tu jest nawet druga dziura. Jebani wiedzą, jak robić przygodówki. Zbliżenia na drzewa, zbliżenia na drzewa. Jesteśmy oryginalni. A teraz odzoomowanie od drzew, żeby przerwać monotonię oryginalności. Jak to jest bubr, to się zaraz posram. No dobrze, bo nie mam gaci na zmiany. Łów tobie też. Patrz, patrz, człowieku, patrz, jakie zajebiste krzaki. Zobacz, będą zbliżenia na drzewa. Może po prostu cię alał, bo cię nie zna? Hello? Ale nie, na pewno zaprowadzi do studni, gdzie leży chłopiec, tylko że martwy od 16 miesięcy. Jebany Lessy. Ten minibus miał mordę z przodu. Tak, trać kolejne ilości energii i kalorii, kobieto, szukając jedzenia. To jest teleportacyjny dysk, który zaraz teleportuje ci szynkę. Szynka, makaron, salceson, mała, inne rzeczy, które chcę na obiad. Łów, 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 łów. Łów, może tu jest browarek, w lodówce. Zniszczone marzenia. Rozlało się. Biedne, rozlane, piwko ciepłe jest. Rozumiem twój ból, dziewczyno. Zawsze jesteśmy mądrzejsi od nich wszystkich, a mimo tego wymarła populacja. Normalnie geniusze. Jak się dać zajebać chyba. O, jestem taka inteligentna, że próbuję dotknąć zombiego. Handelek zombie, handelek. Nóż za gałąź, co? Handelek. Okej, ten pomysł lepiej mi się nawet podoba, co ona chce zrobić. Nie mogę mu przyjebać w noża. Nie, tak jest lepiej, tak jest lepiej. O, twardy gościu! Jak z dzisiu po imprezie! Do pary będziesz miał! That's jak razy sztuka! That's what he said, kiedy próbował anala! To się dalej rusza, chciałbym zauważyć. Teraz się przestał ruszać. Mogę go pogłaskać? Dziewczyna, masz mnóstwo trawy wokół siebie i musisz twoje jedyne pantalony wycierać, normalny geniusz. Naprawdę nikt w apokalipsie zombie nie pędził bimbru? Za smutne lata, za smutna wizja przyszłości ludzkości. Symulator bezdomności 2013. Oh my God. Thank you. Dziękuję ci, puszko, za to, że ofiarowałaś mi swoją sztukę reklamową. A w środku kupa. Był taki gościu, co pakował własną kupę w puszki i sprzedawał. Horrendalne ceny osiągało. Szkoda, że ja tego nie zrobię. Nie stać mnie na puszki. Jabzdzili, a to flaki. I stwierdził, no, nie lubię flaków.
Nawet wczoraj właśnie dziabała nożem, który był w zombie, w swoje jedzenie? Żyruj kamienie! Żyruj gruz! Here you go. A tak naprawdę to gruz! No i doigrałem się, nie będę więcej karmić zwierząt! Zły pies! Zły pies! Jakbym karmił twoją babcię, kiedy ma okres! Nadział się na coś? Kurde, skąd ja wiem takie rzeczy wcześniej? To był zły, wściekły pies, będzie omniom-niom. Gdybym trzymał tego psa chociaż 5 minut dłużej, byłbym ostro wkurzony. Ale że mnie w zasadzie tylko pogryzł, to mam trochę to gdzieś. Zajebali mniejszość rasową, zajebali ciężarną, a teraz zajebali psa. To jest cały ich projekt na tą część gry? Zajebać wszystkich, których się da i nie są białymi, wysokimi blondynami? W poprzedniej części zabili czarnego. No to kurwa, lista jest pełna. Zaraz spalimy sierociniec czy coś, oczywiście przez przypadek. Nie wiem, będę im pomagać malować ściany czy coś, albo drzewa, bo wszędzie są jebane drzewa. Jak nagle farba nie wybuchła i jeb cały sierociniec i wszyscy w środku. A jeszcze małego babasa brakuje, żeby go jakiś głaz przygniotł. Albo armia mrówek pożarła żywcem. Oczywiście poza kamerą. W tym momencie nie wierzę, żeby ktokolwiek, kogo spotkamy, przeżył. Na końcu gry znowu będę pewnie sam. Wow, to były halucynogenne zęby. Teraz widzi jak po grzybkach. Sio, gwałcicielu, pedober! Sio, pedober! Sio, 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 sio! Wow, miał wysokie uczulenie! Na czapki! Dobra, jest zastępstwo dla pedobera, którzy nie mają uczulenia na czapki. Moment, to jest właśnie ten wysoki, biały blondyn, o którym mówiłem, a to jeszcze jego trzeba faktycznie zajebać. Ja jednak go nie ominął. Well, I'm Luke. And this is Pete. Hey there. Hi. I'm Clementine. To imiona pewnie! Szukaliście dzisiaj, Bysia, Kubusia Puchatka! I weźmy w ogóle nie wspomina kła po uchym, tego to pół miasta szuka! O tak, zaprowadź ją do Carlosa, to takie przecież dobre imię. Hej, hej, słyszałeś o tym gościu? Carlos! Od razu budzi zaufanie!